Dzwoni. Dzień dobry, Siwosy. No. Już dawno było dobry, ty nie zauważyłeś. Czym karmiłeś gościa? Co to? Nie dość, że głuchy. Ja się skrócę z mocą, rozumiem. Czekaj, zejdę do 4 watów. No już skręciłem. Teraz lepiej słychać? Tak, modulacja cichsza. Dowcip polega w tym, że nic nie kręciłem. No ale tym niemniej dobra sugestia jest półsukcesem. Jak człowiek słyszy to, co chce słyszeć. Czym karmiłeś gościa? Czym karmiłem gościa? Jego własnymi kanapkami. Tak. Z jedwabnego. O kurde, niesamowite kanapki z jedwabnego. A ja chciałem kanapkę z jedwabnego zjeść. Z jedwabnikami była? Kurde, Bogdan, miałam przy sobie. Jak byliśmy u ciebie, miałam przy sobie, bo mówić. Przecież ja nie byłem ani w jedwabnym, nie wiem jak wygląda nawet to jedwabne. Myślałem, że chociaż może chleba z jedwabnego skupuję. Co miałaś? Pewnie z kiełbasą. Nie, miałam ogonówką i ze serem żółtym. Chciałem powiedzieć nieśmiertelny i nieśmiertelny ser żółty. No ale tym niemniej ser żółty trafiony był politycznie połowany. Niesamowite. Biedny Al Capone. Jutro będzie źle się czuł. Ja to ty myślę, że tylko w jedwabnym kiełbasa. I jedwabniki. Znowu jej nogi zdręciały. A tym razem skurcz. Super. Która noga? Dobra, to przez ciebie. No tak. Buli, pomasuj nogi. Koleżance. Ona mówi, że jej odejdzie. Majster. Kto? Majster? Bo ja już wiem, zgubiłem wątek. Majster, ja mówię, ten boli, to nawet nie wie, co ma robić, jak komuś coś zdręcieje. To ona każe kanapki wyciągać. Ty za to robię, ty masz u mnie krechę. Tyś fakt. Ty, Benek, ty zdaje się ten, ja nie będę kupował tej kostki. Ta papuga ma dosyć wapne koło siebie. Widzisz, majster, widzisz, jaka młodzież nam rośnie. Bój zapomniał dodać, że tylko ją trzeba wypuścić. Niesamowite. Niesamowite, trafiany, zatopiany. No tak, brawo. Z wygody taki sam ćwok, o matko boska, wszystkie do kupy. Dawaj, breku. Breko, mam masaż. O, widzisz, poprawił się wreszcie. Jak uruchomisz, to może będzie żył jakoś. Jasne, ale jak dobrze. Widzisz, to jednak to moja zasługa pewnie. Kurczę, ale słyszałaś, co mi się oberwało już? No nie, brzydo. A to lepsze niż seks, słuchaj. O, masaż? No. Buli. Ty weź wyłącz mikrofon albo radio. Po prostu masuj porządniej. Bardziej energicznie, a nie jakoś anemicznie. Przecież ja przez radio rozmawiam, a nie on. Tego trzeba, żeby zabrał tobie mikrofon. A chociaż ja wiem. Najwyżej niektórzy się podenerwują. O, tu, no. Tu? No. Tu? Tu? Niesamowite. Buli energicznie zabrał się do masażu. Jasne, pamiętasz co mi na ucho powiedziałeś? No, no. Trzeba jak trzeba, to trzeba. No widzisz, coś w tym jest. Każda forma lekarstwa jest dobra. Aby nie za dużo. Ty już fakt. Święte słowa. Ty, ale mnie boli ta noga. Może... To ta, którą usiedziałaś? Którą usiedziałam, ja wtedy obydwie mnie zdręczyły. Buli, wiesz co? Ty zobacz, po prostu ty zobacz, czy tam skąd te nogi u niej wyrastają, tam coś nie ma popsutego. Zobacz, musisz zajrzeć, no innego wyjścia nie masz. Przecież powiedziałeś, że tam wszystko w porządku. Spędzenie między palcami. Od dużych nóg, rozumiem. Tak, no, tak, zgadza się, no ale po prostu może się teraz popsuło. No akurat teraz, weź Bogdan. Aj, twoje ciało chyba wie lepiej, co tobie potrzeba. No, skurwy, czy mnie złapał. A teoretycznie powinien buli.
Za to? Nie. Nie wiem za co, skąd ja mogę wiedzieć, ja nawet nie wiem jak wy siedzicie. Ja siedzę, on stoi. Dobrze brzmi. Ja siedzę, on stoi. No i tak powinno być. Bóli stoi. No teoretycznie powinno być, że bólemu stoi, no ale to ja rozumiem, że to przyjęzyczenie. Bogdan! No tak, faktycznie, tak mnie uczcili, rzeczywiście. Skąd wiesz? Już nie mogę. Bóli. Bóli, a może ty nie to robisz? Ja go nie. Mama, zajdziemy do niego z Leszkami. Dzisiaj? No. Niedziela. Jutro. Miał gość takiego hopla, że pojawił się u Kopernika w zakładzie wieczorem i namawialiśmy z Kopernikiem, żeby pojechać w jedno miejsce. On mówi nie, bo on piwo wypił. A o której wypił to piwo? O 8:00, a była tak już dobrze po 12:00. To 4 godziny z okładem. Śmiechu warte. W końcu naciągnąłem piranię na to, że ja go zawiozę na BMA do KRP, żeby on tam poszedł sobie do dyżurnego, czy on może dmuchnąć w alkomat, bo on pił dzisiaj wieczorem piwo i nie wie, czy może jechać. Od tego się zaczęło w ogóle to zagadnienie. No, tam go wyśmieli. Z powrotem wróciliśmy. No i później, gdzieś tak z godzinkę, zrobiła się taka słuszna pora. Mówię, to wracam do domu. Trzeba się wyspać. Jadę sobie przedłużeniem Zwierzynieckiej. Zatrzymuję patrol. Odkręciłem szybę. A o co chodzi? Jak ja opowiadałam to dla siostry, siostra mówi, tak, ja bym pomyślała też, że on jest pijany. No, chłopaki były mocno zdziwione, szczególnie po wyniku, no bo pronunszen, wymowa jest do perfekcji opanowana. Ale to... Inna para, że tak powiem, zupełnie kaloszy. No można się bawić w te zabawy. Ja czasami teraz to, bo nie wiem, oni mają jakieś takie te swoje tam przykazy, nakazy i tak dalej i kontrolują często, gęsto. Od czasu do czasu człowiek chciałby się pobawić, ale nieraz odpuszcza z tego tylko względu, że no, po chorobę ich tam stresować. Nadziwi się tak i co mu z tego przyjdzie. A tak odpuści człowiekowi, a gdzieś tam rzeczywiście drugiego tam nachapanego zdrowo złapie. I nie stosuje od tamtego czasu już tej metody. Ojku, ale gdybym to ja była policjantką, nie wiem. Nie wiem, co ja bym zrobiła. Czy bym się roześmiała, czy co? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. No. Ojku. A tak poza tym, to co u ciebie, Gabik, słychać? Jak tam zdrówko? A zdrówko za dobre. Bo gdyby było słabsze, to ja bym nawet był zadowolony, przydałoby się parę dni zwolnienia. Posiedziałbym sobie wtedy częściej na radiu, bo jak człowiek siedzi w domu, to można by było spokojnie radio włączyć i pogadać więcej czasu, zawsze nie zaszkodziłoby. Natomiast zdrówko służy i nic takiego nie grozi. O, a propos tego twojego powiedzenia, jak gdybym była policjantką. Spotkałem kiedyś tutaj na Dojlidach, była taka
najpierw jeździła na początku z Huckleberrym. To Huckleberry to historia cała i godna opowiedzenia na inną okazję chyba. Był taki w drogówce. To 7 lat temu ja go pierwszy raz spotkałem. Za 98, nie, 8 już lat temu. Lato 90 roku to tak można zakwalifikować, że 8 lat temu. W bramie tutaj na Wiewiórczej sobie stał i zatrzymał i kazał mi jeszcze dmuchać sobie w nos. On nie używał tam takich wynalazków typu balonik, jakiś alkotest, alkomat czy inne rzeczy, tylko po prostu kierowca zatrzymany to miał obowiązek dmuchnąć mu w nos i ten jego niezawodny nos mówił o tym, czy klient pił, czy nie pił. Z nim później zaczęła jeździć taka ciemna blondyna. Zupełnie ładna nawet dziewczyna, policjantka. Później widziałem ją jeszcze, jeździła spigrelem, takim z drogówki, sierżantem, tak na SS-mana wygląda facet z twarzy. A teraz ostatnio nie jeździ, bo ją niestety wyszczelnili z policji. Okazało się, że radiowozem zdrowo natrunkowana wjechała w wystawę sklepową. No i będzie zdrowa. No to nieźle z tą wystawą. No. A ten policjant całkiem niezłe metody stosował, na pewno kilka razy nie wyczuł. Czy wyczuł. Klient był na tyle nawiedzony, że jest faktem, iż Huckleberry nawet własnego syna ukarał mandatem. Czekaj, na pierwszym jest DX. Na pierwszym? Witam. KTH Księżyno, około Białegostoku, Grzesie Księżyno z tej strony. Patrzę, że tutaj kolega jakiś robi tego. Z kim mam przyjemność? Witam. Zastanawiam, że chyba z Księżyno, tak jak dobrze zrozumiałem. Pastor Łomże z tej strony 5306-1. Dobrze, witam Ciebie kolego. Ja masz powtórzyć jeszcze raz swoje tutaj koordynaty. No problem. Powtarzam jeszcze raz. Do mnie doleciało 100%. Witam Cię, pastor Białystok, KTH Białystok. Okolice, dokładnie Białegostoku, miejscowość Księżyno. Moje miasto Księżyno, taka miejscowość mała. Doleciało? No 100% Cię czytam, to że wiesz, z Białystok Księżyno. A to jest rozumiesz bliżej do Łomży. Oj, chyba dalej, bo to jest na wylocie na Wysoki Mazowieck. No, to będzie dalej troszkę. Aha, to jest dalej niż Białystok. A, spoko. No, ale czy to będzie to 80 ponad, nie 90. Poczekaj, jeszcze chwilę, tylko się rozmówię. Słuchaj, a na jakie ty mocy jedziesz teraz? Ja mocy? 3 wat. Mleko? Moment brak, słyszałem. Poczekaj sekundkę. 3 waty, będzie zrozumiałe? Tak, 3-4 waty mam i mleko na HM. Zaraz, kurwa. Czekaj, 3. Chwilę, braki. Bez chamstwa, proszę.